Aby ugotować należycie makaron, by trzeba było zachować takie trzy podstawowe, albo jedną podstawową zasadę. Chodzi mi o to, że ważna jest proporcja wody do makaronu. Jeżeli chodzi o sól, to już wiadomo, według uznania każdy tutaj by sobie zrobił, każdy może, niektórzy wolą mniej słony makaron, być może ten makaron będzie potrzebny do deseru, czyli tam też by była mile widziana mniejsza zawartość soli. Także tutaj już pozwoliłem sobie mniej więcej odmierzyć. Wody wlewamy do garka zawsze mniej, tak 3/4 pojemności. W tym przypadku tutaj mamy 2 litry wody, 200 gram makaronu. Jedna ważna też jeszcze rzecz, woda musi być bardzo mocno bulgocąca, czyli gotująca się, nie, żeby nie było takiego miejsca, że przykręcamy. I jeżeli chodzi o sól, dajemy zawsze przed gotowaniem, przed wrzuceniem makaronu. Także tutaj teraz wrzucimy. To też jest następna uwaga, dlaczego się nie wlewa wody dużo więcej. Z tym, że no, proszę bardzo, tu zobaczyć sól i zaczyna nam tutaj mocno bulgotać. Jakby było wody więcej, istnieje możliwość po prostu wykipienia. No i w takim razie makaronik. Cyk. Jeżeli to jest makaron w gniazdach, to też proponuję zawsze to czymś troszeczkę rozbełtać. I tu też jedna taka ważna uwaga. Czy chcemy mieć makaron długi, czy makaron krótszy, no to jeżeli byśmy chcieli, żeby on był krótszy, to można by było go zgnieść. A tutaj akurat zademonstrujemy makaron tak, jak już jest w tych gniazdach, tylko postaramy się, żeby on się nie skleił. Do tego użyjemy widelec. Staram się tutaj włożyć w każde gniazdko i tak po prostu rozbełtać. Proponuję, producenci podają zawsze na opakowaniu czas gotowania makaronu. Wydaje mi się, że dobrze by było za każdym razem, 2 minuty, minutę przed upłynięciem tego czasu sprawdzić jednak ten makaron, czy jest taki jak trzeba. Jeżeli chodzi o makaron, gotujemy go al dente, czyli taki makaron, który nie jest już surowy, aczkolwiek jeszcze w zębach czujemy taki większy opór. To jest prawidłowo ugotowany makaron. No tutaj poczekamy chwileczkę, ugotuje się. Przydaje się od czasu do czasu tutaj zamieszać. O czym mówiłem, zawartość wody, ilość wody do makaronu. Tu jest potrzebne do tego, żeby ten makaron swobodnie się mógł gotować. Nie za bardzo ścisły. W tym przypadku mógłby się nam przypalić, mógłby się jakiś kawałek tego makaronu nie dogotować, abyśmy chcieli tego uniknąć. Jest jeszcze jedna dosyć ważna rzecz. Pamiętajmy o tym, żeby nie przekręcać po wrzuceniu makaronu ognia czy temperatury, nie zmniejszać, bo z tego, co zaobserwowałem, często bardziej może w domu niż w zakładzie, że taka sytuacja ma miejsce. Właśnie tutaj o to chodzi, żeby cały czas tu bulgotało, jak tutaj akurat w tej chwili mamy w garneczku, co by można było ładnie zobaczyć, zademonstrować, proszę bardzo. I ten makaron cały czas nam pracuje, czyli cały czas chodzi. Nie ma możliwości, żeby on się tutaj nam posklejał, prawda? I tu jest właśnie ta ważna sprawa, jeżeli chodzi o ilość tej wody, stosunek wody do makaronu. To nam ułatwia znacznie gotowanie. Ten makaronik już jest ok. Spróbujemy go tutaj ładnie odcedzić. Użyjemy akurat garka. Będzie nam w miarę wygodnie. Proszę bardzo. Okay. Stawiamy garneczek. Makaron. Dosyć taka ważna uwaga. Jeżeli chcemy podać makaron na ciepło, to proponuję go nie płukać. Od razu po scedzeniu szybciutko starać się go wydać. Tutaj jeszcze momencik, dobrze obcieknie. Makaron to jest dosyć taki wdzięczny produkt, bo ma szerokie zastosowanie. Możemy go stosować jako dodatek do drugiego dania. Może być jakby samą bazą startową. Przekąska, drugie danie, nawet i deser. Nie widzę żadnego problemu. No tak jak już wspomniałem, makaron jest bazą do wielu, wielu różnych dań. Może być również i sam podany, czy z serem, czy z warzywami,
czy jako mówię, do mięs, do ryby. Także naprawdę bardzo szerokie zastosowanie i co zauważyłem, to że makaron cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Spożycie makaronu w ostatnim czasie znacznie wzrosło.